Cześć. Dziś porozmawiamy o obrzędach lub, jak pewnie woleliby puryści, o celebracjach. Zaczniemy od elementów obecnych na każdym ślubie, ale wspomnimy też o tych mniej znanych, opcjonalnych formach. Wszystko po to, byście byli bardziej świadomi obrzędów, w których będziecie uczestniczyli. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, pozwól, że się przedstawię. Jestem narzeczonym i fotografem ślubnym i razem z Filipem Grudniem chcemy Wam przekazać swoją wiedzę i doświadczenie, byście mogli zorganizować ślub po Bożemu. Jeśli interesuje Cię ten temat, rozważ subskrypcję kanału. Okej, zaczniemy sobie tak naprawdę od wejścia do kościoła. I tutaj Filip, pytanie do Ciebie tak naprawdę. Jak powinno wyglądać to wejście? Bo czasem jest tak, że mamy tą taką tradycję bardziej polską, gdzie wchodzimy razem, tak? Para młoda wchodzi razem z księdzem do kościoła, ale wchodzi i on, i ona. Natomiast jest jeszcze taka tradycja bardziej zachodnia, która też u nas zdobywa popularność, gdzie najpierw wchodzi on, a ona jest prowadzona na przykład przez swojego tatę i jest prowadzona do ołtarza. No i gdybyś mógł po prostu powiedzieć nam, czy obie wersje są spoko, czy jest jakaś niezgodność, co z tym robić, jak powinna wyglądać ta procesja wejścia? No w zasadzie obie są poprawne. Tu często zapyta nas ksiądz proboszcz tego miejsca, czy ktoś, kto będzie prowadził mszę, jaką wybieramy. Bo w zasadzie oprócz tych dwóch mamy jeszcze trzecią możliwość. Już się spotykałem jaką? Też z taką. Chodzi o to, że młodzi wchodzą sami, procesja po nich nie wychodzi. Młodzi wchodzą sami i oni już siedzą na tych swoich krzesłach, tak, miejscach przygotowanych i msza rozpoczyna się normalnie. Mhm. Młodzi już mogą być w kościele sami. Może być tak, że procesja, czyli ksiądz, ministranci wychodzą po młodych i wchodzą razem wtedy. Lub tak jak mówiłeś, ta trzecia opcja to jest, kiedy tata pani młodej prowadzi do ołtarza, a młody już czeka przy ołtarzu. To jest akceptowane, są wszystkie trzy. Jeśli to mamy zamknięte, to od razu sobie przejdźmy dalej, bo tak naprawdę chciałem cię spytać o to, jak już przechodzimy do typowo obrzędu sakramentu małżeństwa. Po liturgii słowa przechodzimy właśnie do tych kluczowych elementów tego dnia. No i chciałbym po prostu Cię spytać o poszczególne elementy, czy możemy je personalizować i jak je właściwie przeżyć. I zaczniemy sobie od tego pytania, od tych pytań przed wyrażeniem zgody małżeńskiej. Po pierwsze, czy możemy na nie wpływać, czy możemy je zmieniać? Ewentualnie, gdybyś mógł też szybko, wstępnie powiedzieć, o który moment podczas ślubu chodzi dla niewtajemniczonych? Okej, to są takie pytania, na które młodzi odpowiadają chcemy. Tam ksiądz pyta młodych, zada im pytania dotyczące tego, czy chcą wziąć ten ślub, po katolicko wychować swoje potomstwo. I tam są pytania związane tak naprawdę z tymi elementami powiązanymi z naszą wiarą. No i my odpowiadamy, jeżeli chcemy, no to chcemy, no bo to jest jeszcze ten moment, w którym ktoś może powiedzieć nie. Nie chcę, no i tak naprawdę przerwać całość, no bo mhm. Tak to wyglądało. Natomiast, no właśnie, to są te pytania, które jeszcze są zadawane przed przysięgą, przed tak naprawdę jeszcze hymnem do ducha, więc to jest początek tego obrzędu zawarcia małżeństwa. Tych pytań jest kilka, czy możemy je zmieniać? Nie spotkałem się z tym, żeby je zmieniać, bo one są umieszczone w mszale, więc generalnie to, co jest w mszale, to bym pozostawiał takie jest, jak jest. No i to są też pytania, które wynikają no właśnie z wiary, czyli te same, inaczej, może to nie są te same pytania, ale tak samo jak się na przykład odnawia życzenia chrzcielne czy jakieś inne, no to te pytania się pojawiają i one są wpisane w mszale w odpowiednich miejscach. Ja się nie spotkałem z tym, żeby one były inaczej formułowane. Dobra, okej. Okay. Później mamy hymn do ducha, o którym już wspomniałeś i hymn do Ducha Świętego, no wiadomo, pojawia się praktycznie zawsze. Teraz, czy możemy na przykład zmienić pieśń? No bo okej, okay, to jest hymn do Ducha Świętego, więc jakaś pieśń do Ducha Świętego i rodzi się pytanie, może inna pieśń do Ducha Świętego, która na przykład nam leży bardziej, którą no my tak bardziej czujemy. Czy można?
No, trudno mi odpowiedzieć, bo to, co mówiłem też wcześniej, nie? W sensie, trudno mi powiedzieć, czy można, bo ona jest w mszale, więc mszał przewiduje ten konkretny układ kolejnych elementów. Więc ta pieśń do ducha, hymn do Ducha Świętego w zasadzie jest w tej formie i ona tam jest od początku do końca wymieniona i ona jest w tym obrzędzie małżeństwa, tak? W tym miejscu się pojawia. Co byśmy mogli zmienić? No to nie ma tam melodii tego hymnu. Nie jest narzucona nam w żaden sposób melodia do niego. Nie ma linii melodycznej, jak na przykład do Ojcze Nasz mamy linię, która sprawia, że to Ojcze Nasz w każdym kościele jest takie samo w trakcie mszy. Do Przynajmniej hymnu, powinno. no przynajmniej powinno, tak. Do przypadku hymnu do Ducha Świętego nie ma tej linii, więc przypuszczam, że moglibyśmy zmienić linię melodyczną i nie powinno być to żadnym błędem. I w przypadku hymnu Ducha, no to możemy wybrać jedną ze zwrotek, która się tam pojawia, bo ich jest pięć, jeżeli dobrze pamiętam. Możliwe. I nie pamiętam. Pięć, Całego hymnu. Ja mówię, sześć, coś no, takiego. mówię, tak, albo sześć, mówię o całym hymnie. Pierwsza i ostatnia na pewno się pojawią, no bo to są takie, które będą odśpiewane. Natomiast jedną z tych pozostałych możemy sobie wybrać. No tylko musimy dać znać organiście z Holi, komuś, kto śpiewa, żeby zaczął tą właściwą. Pytanie niewygodne. Śpiewałeś? Swój hymn? No. Znaczy w trakcie swojego? Tak, śpiewałem, no bo wiedziałem, co będę miał. Pierwszą i ostatnią znam, znaczy teraz tak z pamięci nie pojadę, ale jak już idzie mi linia, to tak. Natomiast nie pamiętam, którą mieliśmy z tych pozostałych, ale tak. Spoko, bo tak Wydaje naprawdę mi się, pytam. bardzo No. dobrym rozwiązaniem byłoby, bo parafie mają wyświetlany tekst często i to organista czy schola może tam kliknąć przycisk i przełączyć na odpowiednią zwrotkę, wtedy wszyscy mogą zaśpiewać bez problemu. U nas wydaje mi się, że było coś takiego. No bo my na przykład planowaliśmy się nawet no, nauczyć jednak tego na pamięć po prostu, no bo w sumie tak stwierdziliśmy z Pauliną, że warto byłoby po prostu dobrze zaśpiewać, jak już jest ten raz w życiu, to fajnie byłoby chociaż to znać, nie? Ale wydaje mi się, że też bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, co się śpiewa, więc jeśli na przykład chcecie się tego nauczyć albo chcecie zaśpiewać tą pieśń, to też fajnie byłoby spojrzeć na jakikolwiek komentarz albo w ogóle jakiś tekst, który opowiada tak naprawdę o tym, o czym jest ta pieśń, czego dotyczy. No bo nie bez powodu ona się tam znajduje też, nie? Tak. Żeby tak naprawdę Jeszcze Duch raz. Święty razem z nami to przez to małżeństwo szedł i nas wspierał w tym. Dokładnie. Ja miałem też okazję śpiewać, nie wiem, na Lednicy, na spotkaniu młodych na tych polach lednickich, więc tam jest cały ten hymn odśpiewywany. On jest chyba na zakończenie, gdzieś tam w tych końcowych Byłem raz wydarzeniach i nie lednickich. pamiętam, ale No bardzo tak, możliwe. tak kojarzę, że. No dobra, przechodząc dalej, bo też nie ma się co pastwić nad tym hymnem zbyt długo. Mamy zawarcie małżeństwa, tak? Kończy się hymn, kapłan owija stułą ręce młodych. No i przechodzimy do wyrażenia zgody małżeńskiej lub tak zwanej przysięgi małżeńskiej, jeśli się nie mylę, tak? Bo to jest chyba to samo. No, byśmy mogli powiedzieć o dwóch kwestiach, nie? No bo pewne wyrażenie zgody, no to jest nasz akt woli. Ja wyrażam zgodę, moja przyszła żona, teraz narzeczona, wyraża zgodę. Takim, no właśnie, aktem woli. Chcę, ona chce, a przysięgą to potwierdzamy. Które słowa to jest ten akt woli w takim razie? Tam nie ma tych słów. To jest ten akt woli, właśnie mój wewnętrzny. To nie są żadne słowa. Dobra. To jest Dobra. wyrażenie zgody. A potem jest już jakby przysięga, którą mówimy, i to już jest potwierdzenie tego. Ten akt woli tak naprawdę występuje już od momentu, którego się przygotowujemy do małżeństwa, tak naprawdę. No Okej, bo. okay. Czyli co, wręcz narzeczeństwo to jest Tak, to ten jest akt taki woli, cały akt tak? woli, nie? No dobra. Jeśli już mamy tą przysięgę, tą zgodę, to czy możemy zmieniać jej tekst? O tym chyba rozmawialiśmy też ostatnio. Jeżeli to jest ślub konkordatowy, no to nie zmieniamy tekstu, bo wynika to ma skutki prawne.
Natomiast mówiłeś o tym, że chyba twoi rodzice, tak? Oni mieli ślub cywilny wcześniej. Ja teraz będę miał za półtora miesiąca taką okazję wziąć jakby udział w takim ślubie, który już mają cywilny ślub i będą teraz kościelny dopiero mieli młodzi, więc wtedy chyba można by zmienić. Ale okay. No właśnie, to by trzeba się już porozumieć z księdzem, jak też, czy on się na takie coś zgadza, no bo no on to, my mówimy tutaj o skutkach prawnych, takich cywilnoprawnych, państwowych, tak, ale mamy też skutki kościelne prawne i on może stwierdzić, że ta będzie lepsza, bo też do kartoteki czy tutaj miejsca ślubu, no bo tam będzie, że ten ślub został zawarty i trafi też do parafii chrztu, no bo tam wszystkie informacje trafiają finalnie. Więc dla pewności myślę, że warto zostawić taki, jaki jest. Mhm. Na co bym się zdecydował? Być może na nauczenie się na pamięć. No. Tak, no to ma swój walor duży. No jednak też trzeba się przygotować do tego. No ale jeżeli ktoś ma ślub cywilny, to warto się zapytać, czy jest taka możliwość. No, okay. Ja nie spotkałem się z tym. Dobrze, to w takim razie zróbmy sobie taką szybką listę tips and tricks, jeśli chodzi o przysięgę małżeńską. Okay. Po pierwsze wspomniałeś, dobrze nauczyć się na pamięć. Moim zdaniem to jest piękna sprawa, kiedy my serio to mówimy z głowy, z pamięci, od siebie. No bo kiedy mówi to ksiądz i my za nim powtarzamy, to jest tylko powtarzanie. Znaczy wiadomo, że te słowa jak najbardziej mają moc, ale ja sam na przykład bardzo bym chciał powiedzieć ją z głowy, a księdza co najwyżej poprosić, że no jeśli się potknę i że tak powiem będzie takie, wiesz, sekunda zawahania, kiedy ja szukam tych słów, no to on mi podpowie, nie? Tak. Druga kwestia, na kogo patrzymy? No na przyszłą żonę przyszłego męża, czyli temu, komu przysięgamy. Bardzo często, i to jest moje doświadczenie jako fotografa, jest tak, że większość osób, kiedy tym bardziej to się wydarza, jeśli ksiądz im dyktuje, no bo jeśli oni nie znają przysięgi na pamięć i ksiądz im dyktuje, to oni automatycznie patrzą na księdza, to pewnie też pomaga w odczytywaniu tej mowy, no bo chcąc nie chcąc mamy nie tylko wtedy werbalnie, ale też widzimy, co on do nas mówi, tak? No i patrzymy na księdza. Mówiąc przysięgę, powinniśmy jednak patrzeć na żonę, bo mówimy do żony, a nie do księdza, nie? Tak. I za każdym razem no jednak trochę kisnę w duszy, jak patrzę, że ktoś prawie zaczyna już przysięgać temu księdzu. Gdyby nie fakt, że imiona się po prostu różnią i płeć, tak? Czasami. Więc to jest moim zdaniem mega istotne. Czy masz coś jeszcze, jeśli chodzi o tips and tricks mówienia przysięgi? Samej przysięgi chyba nie, no bo rzeczywiście na pamięć nauczyć. Ksiądz na pewno będzie pilnował tego, żeby ona była w odpowiedni sposób wypowiedziana, no bo każda zmiana może skutkować później prawnymi też zmianami. Tu trudno mi coś więcej powiedzieć. No jak patrzymy się na siebie w zasadzie, no to... To ja jeszcze mam jedną kwestię. Kwestię szczególnie ważną, kiedy bierzemy ślub z obcokrajowcem. Mówiliśmy o tym już w poprzednich odcinkach. Wydaje mi się, że w pierwszym, ale teraz chyba jeszcze raz to podkreślę. Jeśli mamy ślub z obcokrajowcem i ta osoba nie zna języka polskiego, to wydaje mi się, że lepiej byłoby, żeby on nie mówił przysięgi w języku polskim, którego nie rozumie. Tak. Chociaż będzie miało to skutki prawne, oczywiście, ale lepiej by było, żeby powiedział to w swoim języku, albo jest lepsza jeszcze wersja, to o czym właśnie gadaliśmy. W formularzu ślubnym mamy taką możliwość, że to są pytania, czyli zamiast typowej przysięgi, w której ktoś mówi całą formułę, ksiądz tak naprawdę czyta pokrycie tej formuły, ale w formie pytań, tak? Czy ślubujesz wierność, miłość, uczciwość małżeńską? I ktoś odpowiada, tak, ślubuję. Odpowiada to w swoim języku, więc jakby i oczywiście te pytania też są do niego skierowane w języku dla niego właściwym, więc jeśli to jest Hiszpan, to po hiszpańsku i odpowiada si. Więc też dobrze byłoby, żebyście zwrócili na to uwagę. Nie ma sensu moim zdaniem, oczywiście
Filip, w tym momencie możesz się ze mną kłócić, ale moim zdaniem nie ma sensu, żeby ktoś mówił przysięgę w języku, którego nie zna, bo to jest przysięga małżeńska, czyli mega istotna rzecz w jego życiu i tak, tak przynajmniej znaczy, jest moje zdanie. Wydaje mi się, że jeżeli jeszcze mówimy o tym, no bo rozmawialiśmy o tym, a rzeczywiście jakby masz tutaj rację, ja nie brałem udziału w takim ślubie nigdy, więc dlatego może w mojej pamięci nie było tego, natomiast chyba zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną kwestię, jeżeli mówimy o przysiędze w innym języku, żeby świadkowie byli świadomi tego, co jest tam mówione. No bo są świadkowie i jest ksiądz, czyli ten świadek urzędowy, i oni też powinni wiedzieć, żeby potem móc poświadczyć, że te osoby rzeczywiście wzięły... Kumam. Jak najbardziej się zgadzam. Tak, dobrze, że zwracasz uwagę. No dobra. Jeśli już mamy przysięgę małżeńską zamkniętą, to teraz tak naprawdę jest jeszcze kwestia potwierdzenia małżeństwa. Mhm. No to są słowa kapłana, tak? To słowa kapłana. Ja powagą Kościoła potwierdza ten zawarty nasz związek. Okej. Czy to jest konieczne w ogóle? W sensie, czy to musi wystąpić? Wydaje mi się, że powinno to wystąpić, no bo potwierdza to nasz urzędowy świadek, tak? Nasz, albo kościelny świadek, ksiądz, który... Pytanie trochę retoryczne, ale stwierdziłem, że wolę zadać. Tak. Dobra, błogosławieństwo obrączek. Po pierwsze, kiedy często się pojawia taka kwestia, kto te obrączki przynosi. Ja się spotkałem już z chyba każdą możliwą konfiguracją. Jakie mamy tak naprawdę możliwości, gdybyś mógł powiedzieć? A ja najwyżej będę uzupełniał tym, co jeszcze. Jasne. No z takiej, z którymi się spotykałem. Możemy po prostu obrączki zostawić wcześniej w zakrystii. Jest taka specjalna tacka na obrączki i wtedy zostanie to podane przez ministranta kościelnego albo wcześniej pojawi się już na ołtarzu czy gdzieś na stoliczku, żeby podać je w odpowiednim momencie. Myślę, że moglibyśmy też przynieść swoją jakąś tackę, szkatułkę, cokolwiek, co nam będzie pasować. Więc to jest jedna z możliwości. Druga, świadek zdarza się, że ma obrączki ze sobą albo młody ma ze sobą obrączki i w odpowiednim momencie je wyciąga. Natomiast tu jest ryzyko tego, że ktoś zapomni czegoś, zamyśli się, zestresuje, pojawi się jakiś taki moment zawahania. Dlatego fajnie, jeżeli te obrączki już są wcześniej gdzieś dostępne. Spotkałem się też z taką sytuacją i osobiście ją lat temu praktykowałem, czyli dziecko przynosiło obrączki, więc sam też przynosiłem takie obrączki, natomiast uważam to za ładne, ale niezbyt komfortowe też dla tego dziecka, bo ono nie wie, co ma zrobić, gdzie są te obrączki, na czym są. Mówiąc o sobie, ja miałem je na poduszeczce i nie wiedziałem, czy mam rozwiązać wcześniej, czy nie, więc rozwiązałem, więc jak szedłem, to te obrączki spadły. Dokładnie, więc nie brałbym dziecka, no bo ono może być naprawdę jakby czym innym się zająć, nie wiedzieć, bawić, no jest dzieckiem, ma do tego prawo. Dlatego moim zdaniem najlepszy, żeby pozbyć się jakichś dziwnych sytuacji i zdenerwowania związanego z tym, to po prostu te obrączki zostawić już w zakrystii wcześniej przed samym ślubem i one zostaną podane nam. Okej. W sumie powiedziałeś też od razu w takim razie, jak powinny być podawane te obrączki i właściwie, że to nie do końca ma znaczenie, bo jakby mamy tutaj pełną dowolność, byle było, że tak powiem, z pewną powagą potraktowane. Później następuje poświęcenie obrączek, jeśli się nie mylę, tak. I dopiero wtedy zaczyna się nakładanie tych obrączek. Mhm. W poświęceniu tak naprawdę bierze udział głównie kapłan, więc jakby myślę, że nie ma sensu tego poruszać. Co do nakładania, są różne, że tak powiem, techniki. Chodzi mi o czystą praktykę. Jak to zrobić, żeby nam nie spadła, żeby nie było różnych jakichś takich głupich komplikacji, za które będziemy się później wstydzić, których się będziemy obawiać. No, jak ty to zrobiłeś? Może to będzie najlepsze tak, pytanie. To była podpowiedź księdza proboszcza, który celebrował mszę, był głównym celebransem, żeby na początek wziąć tą obrączkę odpowiednią
Ja z tego, co kojarzę, wziąłem na początek swoją, popatrzyłem, nie ten rozmiar, więc odłożyłem, wziąłem drugą. Nałożyłem już żonie, no bo już jesteśmy po przysiędze. Nałożyłem na początek palca, tak żeby ona już nigdzie nie spadła, więc ja trzymałem tą obrączkę na tym początku palca. Następnie wymawiamy tą całą formułę, jeżeli znowu znamy na pamięć, no to z pamięci całą formułę dotyczącą nałożenia obrączki na znak odpowiedni. I jak już kończymy mówić, to dopiero wsuwamy tę obrączkę. Wtedy nie mamy dziwnych ruchów w trakcie mówienia. Jak już kończyliśmy, no to przecież możemy nałożyć. Może nie do końca się udać nałożyć, więc druga osoba sobie poprawi, ale nie jest to w trakcie mówienia, więc to wszystko się komponuje całkiem ok, nawet jeżeli są tam jakieś niedociągnięcia. I potem druga osoba robi to samo. Okay. Czyli znowu bierze, nakłada, mówi i wsuwa dopiero do końca tą obrączkę. Co do słów, które wypowiada, czy ponownie pytanie, które wraca jak bumerang, czy możemy zmieniać? I ja odpowiem znowu, w Mszale mamy konkretną formułę? No trudno coś więcej tu powiedzieć. No, w Mszale spoko, mamy konkretną, okay, dobrze. Tak? A myślę, że moglibyśmy już na ten temat porozmawiać z księdzem, czy można inaczej? Ja bym raczej skłaniał się ku temu, żeby wypowiedzieć ją całą, a ewentualnie jeżeli chcemy coś dodać, to może po zakończeniu tej formuły, która jest umieszczona w Mszale. No dobra, mamy tak naprawdę zamknięty temat obrączek, zostały już nałożone. Co się dzieje potem? Co jeśli już nałożą te obrączki, stoją, siadają, co się zaczyna dziać, że tak powiem? W tym miejscu będziemy mieli przygotowanie ołtarza, tak? Czyli w zasadzie moglibyśmy... Mamy element, w którym moglibyśmy znowu uczestniczyć jako młodzi, czyli przyniesienie darów do ołtarza. Nie spotkałem się z tym z własnej praktyki, natomiast wiem, że jest to możliwe, żeby młodzi poszli po dary, przenieśli w tym wypadku chyba chleb i wino do ołtarza, a ewentualnie jakieś kolejne rzeczy, jeżeli tam są, no to ktoś jeszcze może przynieść. No i następuje przygotowanie ołtarza, czyli my możemy usiąść wierni, ministranci zajmują się przygotowaniem, a następnie kapłan. Okej, okay. Bo jak mamy, przechodzimy tak naprawdę do liturgii eucharystycznej. Ja na przykład się spotkałem z czymś, moim zdaniem, no mnie ścięło. Od razu po przysiędze, tak? Kiedy jest przygotowanie ołtarza, kiedy ten ołtarz nagle staje się centrum tak naprawdę wydarzeń podczas tej mszy, w tym momencie moim oczom ukazał się fotograf, byłem wtedy operatorem kamery, ukazał się fotograf, który usiadł tuż przed ołtarzem, czyli między ołtarzem a parą młodą. No i zaczęło się, teraz machamy, teraz pokażcie obrączki, teraz to, tamto, siamto, nie? Mnie na tyle ścięło, że ja nie byłem w stanie uwierzyć, że dosłownie kilkadziesiąt centymetrów za nim w tym momencie jest właśnie, są wypowiadane naprawdę ważne słowa w związku z tym, tak naprawdę z tym poświęceniem, z poświęceniem darów. Gdyby wtedy było kadzidło, gdyby było okadzenie ołtarza i okadzenie darów tak naprawdę, to kadzidło zderzyłoby się z fotografem, nie? Czyli on był tak blisko. I bardzo bym chciał tutaj przede wszystkim uczulić was wszystkich, którzy oglądacie, którzy słuchacie. Proszę, zwracajcie na takie rzeczy uwagę, bo bardzo niewielu fotografów kuma coś takiego. Większość fotografów ma te wszystkie poświadczenia, jeśli chodzi o to, że mogą robić zdjęcia w kościele, ale nie rozumieją tak naprawdę liturgii, więc też to się wszystko trochę rozjeżdża. Jeśli coś takiego by się stało, ksiądz ma pełne prawo, i zresztą nawet ostatnio słyszałem coś takiego, w pewnym momencie po prostu wstał i podszedł do ambony i powiedział, że no, czy ksiądz nadal jest potrzebny podczas tej mszy, nie? Więc zrobił się duży kwas. I on miał pełne prawo to zrobić, bo w tym momencie to ołtarz jest najważniejszy, nie? I na tym się powinniśmy skupić. Tak. Więc zwróćcie na to uwagę, żeby po prostu takiego kwasu uniknąć.
wracając, bo też nie ma co o tym jak, gadać. Jak nie korzystacie z usług Rafała, to sprawdźcie portfolio. W sensie, to można zobaczyć na zdjęciach. Nie, trochę się tutaj nabijam, ale to można zobaczyć na zdjęciach, jeżeli jakie fotograf pokazuje nam i czy takie zdjęcia pojawiają się jako propozycja. No tak, trochę prawda. Jeśli pojawia się zdjęcie, które jest dokładnie w osi ołtarza skierowane w kierunku drzwi, czyli wyjścia, to znaczy, że on musi być idealnie przed ołtarzem między parą wodą, tak? Bo tak naprawdę głównie chodzi o to, bo fotograf może się znaleźć w linii ołtarza, ale za parą młodą, bo wtedy jakby nie jest w samym centrum, on nie przeszkadza, tak? Jego nie widać. Grunt, żeby się nie znalazł między parą młodą kapłanem, parą młodą, a ołtarzem, parą młodą amboną. Na tych liniach. My mieliśmy takiego fotografa, że on nam mówił też wcześniej o tym, że postara się być niewidoczny i rzeczywiście ja go nie pamiętam na mszy. W sensie nie wiem, gdzie on był, nie wiem, gdzie się pojawiał, a zdjęcia są, więc na pewno gdzieś tam chodził, gdzieś zrobił te zdjęcia, złapał nas w odpowiednich momentach. On też powiedział nam wcześniej o pewnych rzeczach, czyli ja już w trakcie mszy nie będę wam nic mówił, ale wy łapcie kontakt wzrokowy w pewnych momentach. Ja będę się starał wychwycić takie momenty samemu, nie? Mhm. Więc podpowiedział nam, co robić, żeby to ładnie wyglądało, ale w trakcie mszy nie przychodził i nic nie mówił, nie proponował dodatkowo, sam już musiał o to zadbać. Jeśli będziecie chcieli się dowiedzieć więcej, jeśli chodzi o na przykład kto obsługiwał tutaj Filipa na ślubie, to możecie śmiało do niego napisać i dołączyć do naszej grupy na Facebooku, więc tam go znajdziecie i możecie zadać wszystkie pytania dotyczące tego, jak jego ślub wyglądał i po prostu dostaniecie na to odpowiedzi. Dobra, Filip, wracamy, bo że tak powiem, musimy trochę do brzegu dążyć. Po modlitwie Ojcze Nasz następuje błogosławieństwo nowożeńców i tak naprawdę niewiele osób wie, co się wtedy dzieje i czy powinno stać, klęknąć, siąść, co z resztą? Reszta, czyli... zgromadzenie liturgiczne, tak? Wszyscy cała wierzy. Reszta zgromadzenia stoi. Czyli to jest dla nich normalny element, bo ta modlitwa, to błogosławieństwo po Ojcze Nasz jest jakby kontynuacją tego Ojcze Nasz też, więc wszyscy stoją nadal. Natomiast młodzi... W tym momencie powinni przyklęknąć. Jest to umieszczone w mszale właśnie jako podpisane, tak, na czerwono napisy młodzi przyklękają. Jest tam błogosławieństwo nad nimi. Tych form jest kilka, z tego co pamiętam. Dla młodego, dla młodej, ale mogą być różne wybrane. Mogą być fragmenty wycięte. Na przykład tam się mówi też o potomstwie. W przypadku małżeństwa dwoje starszych osób, no to już kapłan nie musi o tym wspominać, no bo może już nie mogą mieć dzieci. Mhm. Więc są fragmenty, które on może pominąć. Na ogół sam wybiera odpowiedni z tych, które powinien wziąć. No i młodzi w tym momencie przyklękają. Na zakończenie tak naprawdę słów, nie pamiętam czym się kończy, czym kończy kapłan, młodzi wstają z powrotem, czyli tak naprawdę jest to krótki moment, na którym się przyklęka. Ale ostatnio spotykałem się z tym, że rzeczywiście młodzi być może nie wiedzieli, nie zostali powiadomieni o tym i stali przez to w trakcie tego błogosławieństwa i wydaje mi się, że nic złego się nie stało, bo kapłan gdyby czuł taką dużą potrzebę, że oni muszą przyklęknąć, to też wspomni o tym w trakcie, że młodzi mogą przyklęknąć i dalej będzie kontynuował. No jasne, ale też chcemy zwiększać świadomość naszych jasne. Widzów i słuchaczy, więc dobrze jest po prostu o tym wspomnieć. Czy to jest tuż po Ojcze Nasz? To też jest pewien moment. Nie pamiętam, czy to jest dokładnie po Ojcze Nasz, zaraz powinni młodzi przyklęknąć. Znaczy, no błogosławieństwo rozpoznają na pewno, no bo chcąc nie chcąc, ksiądz zwraca się bezpośrednio do młodych, więc mam nadzieję, że... Zresztą podeślemy wam w takim razie po prostu też link do formularza, to Tak. Tam zobaczycie, jakby, jak to wygląda po prostu dokładnie, w rzeczywistości. Dokładnie. Zgodnie z formularzem, jeżeli sobie prześledzicie, to będą odpowiednie momenty podpisane na ogół na czerwono, co robią wierni, to znaczy lub kapłan omowa o gestach, a na czarno tekst, który jest odczytywany lub mówiony. Jasne. No dobra. Mamy też potem znak pokoju, który jest pięknym gestem i bardzo różnie widzę, jak wygląda na ślubach.
Jakie ty masz, może jak to wyglądało u ciebie, ten znak pokoju, jak ty go przekazałeś swojej już żonie, jak go przekazałeś rodzinie? Żonie czy mężowi, bo to w obu przypadkach, ja żonie podałem rękę po prostu. To był taki znak pokoju, jak zwykły znak pokoju, jak przez podanie ręki, jak to robimy. No teraz nie robimy, ale jak to robiliśmy normalnie. I my ustaliśmy sobie wcześniej już, że ja idę do swojej rodziny, ona idzie do swojej, no bo to chwilkę trwa. Kilku osobom tak naprawdę z tych pierwszych rzędów, czy pierwszych dwóch rzędów podaliśmy ręce i wróciliśmy, no bo już trwa Baranku Boży. Mhm. Więc żeby wrócić na czas, po prostu pierwszy rząd ławek, tam na ogół są świadkowie, rodzice, być może rodzeństwo, więc im podajemy, przekazujemy ten znak pokoju przez podanie dłoni i możemy wrócić. Też nie musimy iść na cały kościół. Zdarza się, że idą młodzi odwrotnie, czyli młody idzie do rodziny pani młodej, młoda do rodziny pana młodego. No to też jest są takie, z kim się godzić tak, przynajmniej. Tak, tak. Dziś trochę trudniej jest mi to odpowiedzieć, no bo wydaje mi się, że młodzi mogą sobie podać rękę, no bo tak są małżeństwem. Natomiast czy reszcie rodziny? Tak czy nie, trudno mi odpowiedzieć. No, czy skinienie głowy wystarczy? No jest to też akceptowane. Mhm. Akceptowalne przekazywanie. Zakładając, że nie mamy czasów pandemicznych i że ja bym poszedł i podał rękę tym pierwszym ławkom przynajmniej. Okej. Okay. Ja na przykład mam inne podejście tutaj niż ty, Filip. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeśli ja chcę przekazać znak pokoju swojej już żonie, to nawet już jeszcze jako jej dziewczynie i narzeczonej. Ja na przykład nie przekazywałem znaku pokoju jak poprzez podanie ręki, tylko poprzez jakiś uścisk, przytulenie, pocałunek. I na przykład ja bym też was zachęcał do takiej formy, nie? Że jeśli dla was jest to naturalne, w sensie sposób, w jaki wy przekazujecie tak naprawdę pokój, w jaki sposób się godzicie. Jeśli godzicie się poprzez podanie ręki, podajcie sobie rękę. Jeśli godzicie się poprzez przytulenie, pocałunek, śmiało, moim zdaniem. W sensie to jest takie miejsce, że jakby takim ja jestem przynajmniej zwolennikiem takiego podejścia, tak? Że żeby to zrobić w sposób jak najbardziej naturalny. No a przy rodzinie tak samo, nie? Jeśli się, nie wiem, przekazujemy sobie znak pokoju poprzez przytulenie, no to się przytulcie. To się też praktykuje we wspólnotach, nie? Że to nie jest tylko podanie ręki, tylko raczej był gest przytulenia. Natomiast dla mnie właśnie naturalniejsze było podanie ręki, więc... No i okej, okay, i to się broni jak najbardziej, bo jest to naturalne dla ciebie. No bo to ty masz się też czuć dobrze, nie? Z tym. Żebyście też na siłę nie próbowali teraz, nie wiem, robić jakichś gestów, które wprawią kogoś w konsternację. Ze względu na długość i obszerność materiału postanowiliśmy z Filipem podzielić odcinek o obrzędach na dwa. Druga część dostępna już 15 maja 2021 roku. Tym bardziej zachęcamy więc do subskrybowania kanału, żeby też dostać informacje o następnych odcinkach, oraz do dołączenia do grupy na Facebooku Ślub po Bożemu i do lajkowania filmu, oczywiście, jeśli wam się podobał. Do zobaczenia za tydzień.